Lucy, co jest? O co chodziło z tą lekcją pożądania? Po co to? Już ci tłumaczymy. Pani Astaroth jest boginią pożądania, tak? A każdy demon powinien posiadać umiejętności uwodzenia. Nie każdy, co ty pieprzysz! Pani Astaroth jest w tym zaawansowana. No chodzi o to po prostu, że można kogoś z łatwością opętać. Zauroczyć. A to znaczy, że ta umiejętność jest potrzebna dla żeńskich demonów. Aha, a o co chodzi z tymi bonusami? Arioch wysunął skrzydła. No i co? A więc każdy ma jakieś swoje atrybuty. Ty chyba jeszcze nie wiesz, jaki, nie? Co ty na razie jej w głowie mącisz? Z bonusami chodzi o to, że każdy posiada jakiś swój urok, jakiś swój dodatek. W przypadku Ariocha skrzydła dodają mu mocy do wszystkich umiejętności. Zwiększa siłę, urok. Ach. W przypadku Cleo to są miłosne szepty. Oho. No tak, pani Astaroth jest trochę kiepską nauczycielką. Dlaczego? Wyglądało na to, że dobrze tłumaczy. Tak, ale głupia nawet nie zauważyła, że nie wszyscy znają swoje atrybuty. W tym przypadku nie wiemy, jak zwiększyć swoją moc. No tak, w sumie racja. Gówno mnie to obchodzi, zejdź mi z oczu! Zobaczysz, jeszcze tylko pożałujesz. Właśnie, o co z nimi chodzi? Hunter oskarża panią Astaroth o zabicie jego ukochanej. Jak zabójstwo? Przecież w piekle wszyscy są nieśmiertelni. To było za życia. Hunter czasami wyjeżdża na takie delegacje na kilka lat, to znaczy, że udaje pewnego ucznia w szkole. No i tyle. Pewnego dnia poznał tą dziewczynę o imieniu Xerda. Był w niej zakochany po uszy. Była taka inna, taka delikatna. Opowiadał, jak to było? Nie taka jak reszta. No co się dalej stało? Pani Astaroth była znana jako nimfa. Była aniołem, ale została wygnana. W jej przypadku pożądanie to coś w stylu pocałuj kogoś, a odbierzesz mu życie. Zależy, jak długo to uwodzenie będzie działało. Może zabrać maksimum 3 lata. To ona i Xerda... Nie, nie, nie! W życiu! Ona pocałowała Huntera przy niej. A ona myślała, że Hunter ją zdradza. Wow, to przykre. A co on z tym zrobił? Poszedł do niej i błagał o wybaczenie, ale ona nie chciała słuchać. No ale jakoś tam się pogodzili, nie pamiętam jak. Ale nagle on przeczytał SMS-a od jakiegoś chłopaka z jej telefonu. Ta noc była wspaniała, spotkamy się dzisiaj? To ona zdradzała jego? Ha, a to ci niespodzianka. Nie, to był jej kuzyn. Po prostu miał jakiś taki charakter dziwny i po prostu tak napisał do niej, niby się nie widzieli 2 lata. No i jakoś tak wyszło, że Hunter pomyślał sobie, że ona zdradza jego, także pokłócili się w pewnym sensie. No a że Xerda nie mogła tego wszystkiego znieść, to po prostu się zabiła. Wow, to jest naprawdę przykre. A właśnie jeżeli chodzi o Huntera, ile on ma lat? O, stara, duża. Ale jeżeli chodzi ci o te całowanie, to w przypadku demonów to nie działa. Młody, nie? W przypadku demonów wygląd się nie zmienia. Jak umarłaś, jak wyglądałaś, tak będziesz. No dobra, a jeżeli umrze ktoś ze starości, dajmy na to, to co, on będzie się sypać tutaj, czy co? Nie, nie, spokojnie, po prostu Lucyfer ma tam jakieś swoje źródła, ma jakieś tam swoje mikstury, zresztą nawet nie wiem, co on tam robi, ale w pewien sposób odmładza kogoś, albo chociaż zapobiega rozpadaniu. Pamiętam takiego gościa, pierwsze co trafił do piekła, to jego pierwsze zdanie to nigdzie jestem, tylko o mój dysk. Tyle lat w piekle, założę się, że zabawne historie tutaj były. No, a imprez od groma! Lucy, pamiętasz, jak niosłaś spaghetti i się wywróciłaś i wszystko było na ścianie, na suficie i w ogóle? Kawałek makaronu mi zwisał i o mało nie wciągnęłam go do nosa. To naprawdę zabawnie, macie. A jeżeli chodzi o tą Xerdę, skoro popełniła samobójstwo, to ona jest w piekle, tak? Czemu Hunter się tym nie zainteresował, tylko krzyczy coś na Astaroth? To może historia na następny raz. Powiem tylko tyle, że strasznie mu współczuję. O, przepraszam! Zejdź mi z oczu! Słyszałaś, co powiedziała? Hej, co jest? Ty się lepiej Tyra nie wtrącaj! Hej, spokojnie!
Spokojnie? Zabiłaś nasze dziecko, a ty spokojnie? Nie zabiłam, ty idioto! Miałaś dużo szczęścia, że zniknęłaś akurat z moim dzieckiem. Co ty z nim zrobiłaś? Zamknij mordę. Nie tu! Co nie tu? O co ci chodzi? Idiotka, zamknij ten dysk. Miałam z tobą tyle potyczek. Z tobą i z tobą! Proszę, posłuchaj się Tiry. Mam się słuchać kogoś, kto zamordował mi dziecko? Nie. Nigdy w życiu. Wiem, rozumiem, że może mieć za złe, ale czemu jej tego nie powiesz? Bo by mnie Lucyfer ukatrupił. I tak jesteś martwa. Tam, gdzie diabeł nie śpi, halo! No tak. Kiedyś jej to powiem. Nie wiem, o co chodzi. Upadli zgłosić się do Beliala! No nareszcie. Trzymaj to się. Dobra, ja lecę, siema. O co chodzi? Ach, mają jakieś zebranie. Ciekawe, w co nas wpakują tym razem. Nas? Spokojnie, spokojnie. Mogą się zgłosić ochotnicy do jakiegoś działania. Nie musimy my. Już się wystraszę, że to jest obowiązkowe. Siema, Ronwe. Siema, stary. Jak na Bruksas? A weź mi nawet nic nie mów, słabo płacą. Muszę poszukać sobie czegoś innego. Serio, że sobie taki zawód wybrałeś. Hejs się musi zgadzać, nie? Witam was na zebraniu. Hunter, Arioch, Ares, Azak, Abizu, Dakeligos, Akamanach, Tira, Azazel, Król Paimonie i Ronwe. Dlaczego nas tu sprowadziłeś? Pamiętacie Elizabeth West Street? Tą, która miała podrżnięte gardło w 1888 roku? Tak. Kojarzę. Znamy. Wpadłem na pomysł, żeby na Kubie dalej to kontynuować. Dzięki temu będziemy mieli więcej wierzących. Co? Dlaczego? Przecież ludzie będą się tylko bali. Widziałeś mnie na Elizabeth, a miała tylko podrżnięte gardło. Ludzie do tej pory mówią o tym rozprowadził Walter Sickard, ze względu na to, iż jego obrazy w szczegółowy sposób przedstawiają okaleczone prostytutki. Elizabeth była prostytutką? A ty jak zwykle nie śledzisz wiadomości. Ach, tak, była. Ale Bóg jej wybaczył. Wyspowiedziała się dodatkowo ze życia, no i jej odpuścił, grubas. No dobra, ale rozprowadź już nie żyje. To kto ma być tym mordercą? No my, bo przecież Petshopy pomyślą, że oszaleli. To nie wchodzi w grę. Jeśli sami to zrobimy, nie będą mieli śladów. My zostawimy tylko nasze znaki, to wtedy uwierzą. A jeśli pomyślą, że któryś z nich sobie w chuja leci? To już ich sprawa. Ważne, że większość ludzi zacznie się obawiać. Przy czym wiara wzrośnie i staniemy się silniejsi. Do tego dajmy jakiegoś głupca, który będzie chciał przejść na naszą stronę, by chronić tylko swój własny tyłek. Zrobi rytuał, złoży ofiarę lub podpisze z nami pakt i mamy duży zysk. W sumie dobry pomysł. Tylko teraz kogo i ilu mamy zabić? Ile chcecie, ale nie wszystkich. Najlepiej gwałcicieli, morderców. Mamy dużo miejsca w pokucie. A mogę jakieś dzieci? Nie, Abizu. Jeszcze nie teraz. Dobra, to na tyle by było z tego zebrania. Uczcie się pilnie, a dotrzecie wyżej. Do tej pory nie mogę w to uwierzyć. W co? W tą lekcję pożądania, to było jakieś chore. Jak zwykła lekcja to była. Elwira, ten gościu cię obmacywał. Kochana, my już jesteśmy martwe, miłość jest przereklamowana, po co nam to? I tak nie urodzimy dzieci, czy tam założymy rodziny. Jesteśmy w piekle, tu nie ma zasad. No chyba, że obnażanie się na lekcjach albo za dalekie posunięcie w lekcji pożądania. Gościa masz tylko uwieść. No tak, racja, ale słuchaj, Roza, możesz szukać miłości ile chcesz, ale nie tu. Bo nie wiem, czy masz szansę. Przecież poznałam was, jesteście moimi przyjaciółkami. Tak, to jest wyjątek, ale baby trzymają się razem, tak? A tutejsi faceci cię skrzywdzą, jedynie są tu pary, ale tylko w jednym celu. To nieprawda, każdy pragnie miłości. W piekle nie ma miłości, pojmij to wreszcie. Tutaj każdy się zmienia, a teraz twoja kolej. Lucy, uspokój się trochę. O co ci chodzi? Roza nigdy w życiu nie poznała, co to miłość. Tylko się cały czas użerała z problemami. Ty jeszcze trafiła do piekła, gdzie nic nie jest dobre.
Błagam, chociaż ty się z nią nie kłóć. Dziewczyna zamiast się zmienić, to się tylko zamknie w sobie. A ty też daj mi spokój. Słuchaj, każdy miał ciężko, ale też nie strzelaj focha. A już mam wszystko gdzieś. Halo, Roza? Słuchaj, Lucy nie chciała, ona aż się rozpłakała. Nie musiała tak krzyczeć. Dziewczyna, nie bądźcie jak dzieci. Lucy też się kiedyś zakochała, niestety nie wyszło. Musisz jej wybaczyć, proszę. Wróć o tej porze, jest niebezpiecznie. Dobra, zaraz będę. Au! Zostaw mnie! Puszczaj ją, bo co mi zrobisz? Ona jest moja. Roza. Ej, wstawaj. Nie rób tego. Co się dzieje? Co ty jaja sobie robisz? Ale jak? Czemu? Bo już myślałem, że ci się coś stało. Chodź. Ej, ja poradzę sobie. Nie ma mowy. Wskakuj. Dziękuję. Nie ma sprawy. Jak się trzymasz? Całkiem dobrze. Marnie wyglądasz. Pamiętasz mnie jeszcze? Tak, ty jesteś Arioch. Pod którym numerem w Akademii? 216. No to jedziemy. Chwila, a co z tamtym gościem? O niego się nie martw, on już nie wróci. Zaraz, chwila, skoro on nie wróci i ze mną mogło być źle, to znaczy, że nikt nie jest nieśmiertelny? Wyszłość za pole, to co się dziwisz? Za pole? O co chodzi? Każde miasto ma swoje pole. Jeżeli ją przekroczysz, tam gdzie diabeł nie śpi, to może cię już ktoś zabić, więc... Czyli w Akademii, w mieście jestem bezpieczna, tak? Nie umrę. Tak, a jeśli jesteś za linią, to możesz umrzeć. Oczywiście, jeśli nie będziesz uważała. Zaraz, chwila, ale skoro niebo i piekło to są zaświaty, to skoro umrzemy tutaj, to gdzie trafiamy? Wiesz, co to jest reinkarnacja? Tak, wiem. Jeżeli ktoś umrze w zaświatach, no to może być od nowa kimś innym w życiu. Nie wiem, ten koleś może na przykład urodzić się pszczółką mają. Oczywiście, jeśli Bóg na to zezwoli. Lucyfer i demon często walczą o jakąś duszę. A to już od Boga zależy, czy ten ktoś może narodzić się na nowo, czy po prostu go zlikwidować tak, żeby w ogóle nie istniał. Wiesz, niektóre demony nie mogą powrócić na ziemię. Aha. To teraz wiesz, czemu się martwiłem. Ale przecież ja nie jestem demonem czy diabłem. Ja jestem tutaj nikim, więc chyba bym na ziemię powróciła, prawda? To czemu się martwisz? Nieważne, jedziemy. Tak w ogóle to, co tam sam robiłaś? Chciałam wszystko w spokoju przemyśleć. Taka zdołowana? Widzę, że grube te myśli miałaś. Masz chusteczkę na następny raz. Choć będzie lepiej, byś w ogóle nie płakała. To psuje twój urok. Jestem! Hej. Co tak długo? A, rozumiem. Nie o to chodzi. Była ofiarą gwałtu. Co prawda na szczęście do niczego nie doszło, ale jednak... Co? O mój psie, nigdy nie chodź sama o tej porze. Najlepiej w ogóle sama nie wychodź. Tak w ogóle przepraszam, że na ciebie nakrzyczałam, ale nie chciałam, żebyś się zawiodła.
Nie chcę, żeby ktoś cię skrzywdził. A o co chodzi? To nieważne. Okej, w porządku. I tak nie powinienem się w to mieszać. Do zobaczenia, Roza. Cześć. A wy co robicie? Szukamy jakiś prezent dla Huntera. Jutro ma urodziny. Raczej nie. Okej, a ile on ma? Jutro 257. Wow. Naprawdę sporo. Ma doświadczenie chyba w życiu, czy... A nie wiem, jak to nazwać zresztą. Kule mu może dajmy, wiem, że zbiera. On w kulach duszę trzyma i wysyła, halo! Ale taką ozdobną to chyba zawsze chciał mieć, nie? Co ty gadasz? Szukaj czegoś innego. Dawaj, weźmiemy mu sukienkę! Mówi ci, będzie w nim piękny! Tak, jak męska prostytutka. Muszę pomyśleć, co ja mu mogę dać. 257 lat! On już w życiu chyba wszystko miał. Powodzenia. Dawaj, walniemy mu jakąś karteczkę z życzeniami i czekoladę. Czekolada zawsze się kończy. Ta zapcha się nimi przez stratę Kserdy. O, a wiesz, co ci powiem? W piwnicy szkolnej jest dużo gratu. No i co, miotłę mu dasz? Nie dał mnie, ale są tam takie fajne sprzęty. To koczocha była wyrąbana w cholerę w ogóle. Z czerwonymi oczkami. Jako ozdoba do pokoju może się przydać. Co ty na to, Roza? Czaszka z czerwonymi oczami? No, to będzie prezent od nas wszystkich. No dobra, no to jutro zejdziemy. Najlepszego, Hunter! Dzięki. Wszystkiego naj! Dzięki, Albizu. Najlepszego, Hunter. Dzięki, Krystal. O, Hunter! Najlepszego! Dzięki, Cleo. Gdzie jest Ario? Na dziale A3. W ogóle do szkoły przepisał się Ronwe. Zwolnił się z roboty? W sumie nie, ale chodzi tutaj do szkoły, żeby szkolenie przejść i poszukać czegoś innego. Na razie wiesz, wszystko jest niepewne, no to jeszcze się nie zwolnił. Dobra, dzięki, Cleo. Cześć. Pa, pa! Czekajcie! No Roza, to już niedaleko. Ale chyba nie musicie tak biec, nie? Nie nadążam. Dobra, zresztą i tak prawie jesteśmy na miejscu. Chodź, tu obok. Cześć. O, cześć, Hunter. W ogóle wszystkiego najlepszego. No, dokładnie. Dzięki. A tobie co z oczami? Stary, w ogóle od wczoraj mi nie przyszło. Nie wiem, co jest grane. A co się stało? Nie wiem, jakoś tak... Uratowałem Rozę. Była tam, gdzie diabeł nie śpi. Takiego cholery? Chce się zabić? Wiesz co? To też mi samo wpadło do głowy. Nie wiem w ogóle, po co tam była. Ona mówi, że coś tam zaczęła myśleć i tak dalej, ale była strasznie zdołowa. Nie ogarniam tych kobiet. Co najgorsze, była ofiarą gwałtu, ale na szczęście do niczego nie doszło. Ty, no co ty gada? Stary, wiesz, jak się przeraziłem? Ten idiota ją dusił. Mam nadzieję, że zrobiłeś, co trzeba było. Oczywiście, że zajebałem tego skurwysyna. Trzeba coś wymyślić. Co wymyślić? Żeby nikt więcej ją nie ruszył. Może w szkole nie umrze, w mieście też nie, ale cholera, no. Jak jej coś zrobią, to ona może mieć traumę. Ty, też fakt. Mam pomysł, ale nie wiem, czy się to spodoba. Nieważne, gadaj. Możesz mówić wszystkim naokoło, że ją przeleciałeś. W sumie też jestem za tym. Wszyscy się Ariocha boją. Jeżeli się dowiedzą, że Roza jest twoja, no to wtedy jej odpuszczą. Będą się ciebie bali jak cholera. No w sumie fakt. Co będzie, jak się Roza o tym dowie? Musisz jej to wytłumaczyć. To stare, nie jestem taki pewien, czy zrozumie. Wiesz, kim ona jest. Ważne, żeby była bezpieczna. Wiem. Najlepiej będzie, jak pójdziesz teraz poopowiadać to i owo. To chodźcie ze mną, bo inaczej przez gardło mi to nie przejdzie. To trochę przerażające. Co? Ty fajnie tu jest! Zobacz tylko na te ząbki. I te jakieś grube, wielkie coś z wielką dupą. Widzisz to? A temu zębów zabrakło. Dobra, idziemy szukać. Co to jest? Widzisz? Mam to! Boże, to było na widoku przecież. Jak z horroru. Ślimaka ma na czole, widzisz? Z jakąś koroną. Nie wiem, co to jest. Ale w stylu Huntera, więc... Co? O co wam chodzi? A wy kto? Co to? Zamknij mordę, to jest Kserda! Ale ty, czemu jesteś do góry nogami?
Grawitacja inaczej oddziałuje na niebo i piekło. Ich to jest dzikie. Ale jak to... Jak to grawitacja? Ta piwnica łączy niebo i piekło razem. Tylko, że jestem do góry nogami. Ty, weź zejdź na dół. Bo ci krew do mózgu dopłynie za bardzo i się zakręci. W sumie na chwilę mogę. Ta, teraz jesteś już w piekle. Haha, jesteś na naszej grawitacji. Nieprawda, ponieważ piwnica jest dla aniołów i demonów. Nie tylko tutaj są wasze gadżety, ale i też nasze, no. Słuchajcie, to jest chyba jedyne miejsce, jedyna piwnica, gdzie anioły z demonami mogą się spotkać. Ale czy wy przypadkiem Boga nie zdradzacie w jakiś sposób, czy coś? Oni w ogóle o tym wiedzą? Ty, co na to Lucyfer? Bóg i Lucyfer o niczym nie wiedzą. Zobaczcie. No i co w związku z tym? Już tłumaczę. Ascalon to jedyne miasto, które może się łączyć z niebem. W tym przypadku to jest wasza szkoła, tak? A tutaj jest piwnica. W porcie Bruxas możecie mieć dostęp do naszej bramy. Ale nie wpuszczają wszystkich. Wiecie, tych najgorszych demonów i w ogóle. Cenimy bezpieczeństwo. Myślałam, że żadne dusze z piekła nie mają tam dostępu. Wiesz, bycie przy bramie, a w niebie to jest kompletnie co innego. Strażnikami naszej bramy to jest Galardo i Kizdera. A nasze niebo zwie się Eter. Ty, a można rozmawiać z Bogiem? Tylko w umówionym terminie i pod pozwoleniem strażników. Tak, ale nie możesz go zobaczyć. Jaka faza, ty! A mogę tylko o coś spytać? O coś ważnego? No pewnie. Skoro popełniłaś samobójstwo, to dlaczego jesteś w niebie? Hunter zawalczył o moją duszę. Ty, ja myślałam, że ty na drodze pokutnej jesteś! Skoro cię w budzie u nas nie ma, no to mogłaś na pokucie... Tak, pokuta mnie czekała, ale Hunter wywalczył moją duszę, rozmawiał z Bogiem w dniu mojego sądu. Ty, to dlaczego Krystal w ogóle jest u nas w budzie, skoro... Ej, przecież to była przyjaciółka Huntera i twoja! To co Hunter odwala? Hunter ma u Boga warunek. Tylko raz w roku może zawalczyć o dwie dusze. Ja byłam na pierwszej liście, później wybrał Rachel, ale niestety na Krystal już nie było miejsca. Na szczęście dziś ma urodziny. Kogo jeszcze dzisiaj ocali? Tego nie wiem, ale Krystal na pewno. A chcesz się z Hunterem spotkać? Okłamał mnie. Jak to cię okłamał? Za życia powiedział mi, że nieba nie ma. To nieprawda, bo jest! Słuchaj, wiesz co mi się wydaje? Może powiedział dlatego, że nieba nie ma, bo chciał zatrzymać ciebie dla siebie. Naprawdę tak myślisz? Stara, on cię kocha! Astaroth w ogóle z nim wojnę toczy! Czyli nimfa. Ona jest nauczycielką pożądania. Wyobraź sobie, że jej się nie udaje z Hunterem. Hunter w ogóle ją nie całuje, tylko pyszczy do niej. Naprawdę? Aż tak się przejął? Słuchaj, Xerda, on jest załamany. On za tobą tęskni. Możecie go tu przyprowadzić? Tak, już lecę! To będą chyba jego najlepsze urodziny. Witaj, Hunter. Oho. Błagam cię, nie zostawię mnie więcej. Spokojnie, Hunter, jestem tu. Błagam, masz mnie więcej nie zostawiać. Obiecuję, Hunter. Ja bardzo cię przepraszam. Przepraszam, że cię skłamałem, ale chciałem ciebie dla siebie. A jednak postąpiłeś inaczej. Dziękuję. Nigdy, przenigdy mnie nie zostawiaj, błagam. No już, Hunter, uspokój się. Dalej cię kocham. Jezu, nie płacz! Za tobą to będę wiekami płakał. Zostawmy ich. Tak, masz rację. Hej, Roza! Co jest? Słuchaj, zaraz do ciebie dołączymy, ale musimy coś wyjaśnić z naszym nauczycielem, także poczekasz tutaj na nas, czy coś? Tak, nie ma problemu. Ok, zaraz wracamy. No hej, Roza! O, hej, Cleo, tak? Fajnie to jest posuwać mojego chłopaka? Słucham? Dobrze, wiesz, o co mi chodzi. Jeżeli jeszcze raz go tkniesz, to pożałuj. Po pierwsze, nie wiem, o czym mówisz. Dwa, Arioch nie jest w moim typie. Czy ty masz mnie za kretynkę? Słuchaj, to jest ostatnie ostrzeżenie.
Fakt faktem, tutaj w piekle miłości nie ma. Ale ja mam zasady, rozumiesz? Tkniesz go jeszcze raz, to cię na hałdę wyniosę! O, spokojnie, ej! Nie wiem, o co ci chodzi, naprawdę. Weź, proszę cię. Jaka ostra i dupa. Dobra, bo widzę, że już chyba wystarczająco nauczkę dostałaś. Pamiętaj, co ci powiedziałam. Cześć! Co to miało być? Ty, no jaka była? Stary, zajebista. Ale wiesz, co ci powiem? Jest moja. Niech tylko kto się ruszy. Okej, stary, spokojnie. Spokojnie, nie tkniemy jej. To poza tym jest tyle dziewczyn w piekle, więc nie ruszę i przysięgam. No ja mam nadzieję. Arioch, możemy pogadać? Nice. Jasne, chodź. Fuj. Powiedz mi, co to miało z... Wszystko słyszałaś? Co to słowa? Poza tym Kleo mnie napadła! Zaraz, jak to cię napadła? Czemu ty wygadujesz po szkole takie rzeczy, skoro jesteś jej chłopakiem? Zaraz, że kim ja jestem? Fajnie, że chociaż o naszym związku wiem. To znaczy, że wy nie jesteście razem? Błagam cię, nie! Ona jest jakaś... w życiu. Ale to... Ale to czemu miała do mnie pretensje? Słuchaj, ta dziewczyna już się od dawna we mnie zabujała. Zresztą muszę z nią pogadać, bo nie chcę, żeby tak na ciebie napadano. Skoro nie chcesz, żeby mnie napadali, to dlaczego takie rzeczy rozpowiadasz? Pamiętasz, co wczoraj było? Nawet jeżeli jesteś w szkole, nie chcę, żeby cię to jeszcze raz spotkało. Dziewczyno, ty traumę będziesz potem miała. Roza! Hej, on dobrze mówi. Co? Wy też to popieracie? Zrozum, że w szkole każdy boi się Ariocha. Jeżeli będą wiedzieli, że on cię przeleciał, to ciebie już nie ruszą, bo będą się bali, że Arioch jej zniszczy. Słuchaj, tak jak już wspomniałam, miłości nie ma, ale są tutaj pewne zasady na ten temat. Można sobie dziewczynę zaklepać. Dziewczynę można zaklepać? Nie, to jest śmieszne. Roza, zaczekaj! Arioch, ja nie jestem rzeczą. Wiem, że nie jesteś, ale to nie jest na poważnie, tylko to jest dla twojego dobra. Okej, ja muszę to przemyśleć. Mimo tego dzięki za pomoc. Spodziewałam się gorszej reakcji. Dobrze, to przyjęła w sumie. Ale muszę teraz zostać sama. No i w ogóle. Epa. Trzeba ją rozkręcić. Siema, mała. Czego ode mnie chcesz? Co to za... To piękności szkodzi. Nie dotykaj mnie. Au! A tobie... Arioch? Wydocha stąd, ona jest moja. Okej, nie wiedziałem, przepraszam. Dziękuję. Odbiło ci? Cokolwiek zrobiłam, przepraszam. Chcesz kolejnego nieszczęścia? Ale o co ci chodzi? Nie mogę być smutna, bo co? Napadną mnie? Poza tym... Co ja cię obchodzę? Co się ze mną dzieje? To moja sprawa! No właśnie kurwa obchodzi, bo nie jesteś taka jak inna! Zależy mi! Ja już was kompletnie nie rozumiem. Najpierw Lucy mówi, że nie ma tu miłości i tak dalej, a jednak ona i Elvira się ze mną przyjaźnią. Ty nagle walnąłeś, że ci na mnie zależy. Ponoć w piekle uczuć nie ma, więc zastanów się, o co wam w końcu chodzi. O co tobie chodzi? Każdy z nas przeżył jakiś koszmar na ziemi i jakoś funkcjonujemy. A ty stoisz smutna jak ten kołek i jeszcze przyjdą i cię zgwałcą. To jest piekło i tu trzeba mieć twardy charakter, więc albo weźmiesz się w garść, albo idź tam, gdzie diabeł nie śpi i się zabij, to powrócisz na ziemię. Wtedy zaczniesz życie od nowa, o ile cię Bóg dopuści do reinkarnacji. To po cholerę mnie wtedy ratowałeś, co? Skoro ci na mnie zależy, to zastanów się, co ty bredzisz. Zresztą, co ja gadam? Komu to na kimkolwiek zależy? Żegnaj. Roza,